Dawno, dawno temu w lesie mieszkała mała mysz. Pewnego dnia mała mysz udała się w głąb lasu, by znaleźć jedzenie dla swojej rodziny. Jeśli szybko czegoś nie znajdę, moja biedna rodzina będzie dziś znowu głodować. O rety! Mała mysz rozglądała się w te i we w te. Tu i tam. Wszędzie. Ale w pośpiechu zapomniała zerknąć, dokąd idzie. Za szybko minęła zakręt i wpadła na coś dużego i złotego. Mała mysz przewróciła się z wrażenia. Potarła czoło i wstała w samą porę, by usłyszeć groźne warczenie. Mała myszka obudziła potężnego lwa, a on bardzo nie lubił, gdy mu się przeszkadzało. Kto śmiał mnie obudzić? Mała myszka próbowała uciec, ale potężny lew położył wielką łapę na jej ogonie, żeby ją powstrzymać. Mała myszka próbowała go potem przeprosić, mając nadzieję, że potężny lew będzie na tyle łaskawy, że pozwoli jej odejść. Wybacz mi, potężny lwie, nie chciałem cię obudzić. Nie lubię, kiedy ktoś mnie budzi, a zwłaszcza małe myszy. Mała myszka spróbowała błagać potężnego lwa, żeby ją wypuścił. Och, proszę, wypuść mnie, potężny lwie, obiecuję, że nigdy więcej mnie już nie zobaczysz. Mógłbym cię puścić, ale wszystkie inne zwierzęta w lesie pomyślą, że mogą budzić potężnego lwa, kiedy tylko chcą. Potężny lew pochylił łeb obok małej myszki i pokazał swoje wielkie zęby. Chyba powinienem cię zjeść. Bardzo przestraszona, ale sprytna mała mysz szybko wymyśliła naprawdę dobry powód, przez który potężny lew nie powinien jej zjeść. Słuchaj, jeśli zjesz małą myszkę, to wszyscy w lesie będą się z ciebie śmiali, że wybrałeś tak małe stworzenie. Potężny lew podrapał się po podbródku. Przez chwilę myślał o tym, co powiedziała mała mysz. Nikt nie może się śmiać z potężnego lwa. Mała myszka wpadła na inny, bardzo sprytny pomysł. Pewnego dnia możesz potrzebować mojej pomocy, a ja obiecuję, że okażę ci tę samą łaskę. Potężny lew posłuchał małej myszki, po czym odrzucił łeb do tyłu i roześmiał się najgłośniej w całym lesie. Myślał, że to najzabawniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek usłyszał. Och, droga mała myszko, w czym mógłbym kiedykolwiek potrzebować twojej pomocy? Potężny lew patrzył przez chwilę na małą myszkę, a potem nagle puścił jej ogon. Mała myszko, rozśmieszyłaś mnie. Pozwalam ci, możesz odejść. Mała myszka wykorzystała swoją szansę, by szybko uciec. Ale kiedy odchodziła, krzyknęła przez ramię. Dziękuję ci, potężny lwie. Dotrzymam danej obietnicy. Po długim powrocie do domu w starym dębie, mała myszka opowiedziała swoim dzieciom, jak szczęśliwie zdołała uciec przed potężnym lwem. Zrobiła nawet kukiełkowy pokaz cieni na swojej ścianie, pokazując łeb lwa z przerażającymi zębami. I dlatego zawsze musicie patrzeć, dokąd zmierzacie. Będziemy, tatusiu! Dobranoc, moje maluchy. Mała myszka ucałowała swoje dzieci na dobranoc. Maluchy poszły spać. Wiele tygodni później mała myszka ponownie poszła szukać jedzenia, ale tym razem bardzo uważała i pamiętała, żeby uważać, żeby nie zbudzić śpiących lwów. Muszę znaleźć jedzenie. Ostrożnie. Nagle mała myszka usłyszała ryk potężnego lwa. Szybko stwierdziła, że miał kłopoty. Zgodnie z obietnicą, mała myszka pobiegła na pomoc potężnemu lwu. Biegła przez las, podążając za głosem ryku potężnego lwa, dopóki nie znalazła go, złapanego w sieć myśliwego.
Mała myszka krzyknęła do potężnego lwa. Trzymaj się tam, potężny lwie, uwolnię cię. Potężny lew nie wierzył, że mała myszka może mu pomóc. Mała mysz? Jak możesz zerwać siatkę, skoro taki duży, silny lew jak ja nie może tego zrobić? Poczekaj, a zobaczysz. Mała myszka upewniła się, czy nikt nie nadchodzi, a następnie przegryzła siatkę swoimi małymi, ostrymi ząbkami. Jego małe usta wkrótce zmęczyły się, ale nie poddał się, dopóki sieć nie została zerwana, a potężny lew wyszedł na wolność. Mała mysz opadła na nos potężnego lwa i spojrzała w jego wielkie, szeroko otwarte oczy. Dziękuję ci, mała myszo. Nie musisz się już mnie bać. Nigdy nie zapomnę, jak uratowałaś mi życie. Czy to oznacza, że teraz jesteśmy przyjaciółmi? Tak, jeśli chcesz. Ale nie możesz nikomu powiedzieć, bo pomyślą, że potężny lew nie jest już potężny. Dobrze, to może być nasz sekret. Żegnaj, mała myszko. Może jeszcze kiedyś się spotkamy. Żegnaj, potężny lwie. Mała mysz i potężny lew pomachali sobie na pożegnanie, po czym każdy ruszył w swoją stronę. Mała myszka wróciła do swoich poszukiwań jedzenia dla swojej rodziny, a potężny lew szukał miejsca na drzemkę. Ale mała myszka i potężny lew zawsze pamiętali, że jeśli jesteś dobry dla innych, to oni będą dla ciebie mili. Nieważne, jaki mały jesteś, bo każdy może robić wielkie, wielkie rzeczy –